kopalni ZG Lubin tradycją przed Barbórką są coroczne spotkania dyrekcji kopalni z matkami, których przynajmniej trzej synowie są czynnymi zawodowo górnikami. Mój tato pracował na kopalni węgla kamiennego Nowa Ruda, mama też pracowała na powierzchni, ja pracowałam w kopalni węgla kamiennego Nowa Ruda, mój mąż też, przyjechaliśmy do Polkowic, no i trzech synów właśnie. Po skończeniu szkoły zawodowej pracuje też właśnie. Dumna na pewno, na 100% dumna jest. A czy się boi? Wszystkie mamy się boją. Wie pani, dzisiaj są dzieci już za domem tyle lat, więc ja mówię, że jestem babcią, prababcią, a mimo wszystko znam zmiany całej trójki. I jak są te tąpnięcia, to zaraz tak liczę, aha, moi są w domu. Mąż pracował w kopalni. Przez długie lata był ratownikiem. Mąż przepracował w kopalni 30 kilka lat, 33 albo 4 lata. No, także mój ojciec również pracował w kopalni, ale na węglu. To był świadomy wybór dzieci. Ja jestem po prostu dumna z nich, że są tacy, jacy są. Duma i lęk to nieodzowne uczucia towarzyszące matkom, których synowie pracują w kopalni. Górnicy zdają sobie z tego sprawę. Jest to dosyć też ciężkie dla niej wychowywanie tak synów. I no wiadomo, troska jest i jest też zmartwienie, prawda? Wrócić pół godziny później to jest już pół godziny stresu dla niej z pracy, także no zawsze jest to informowane. Jeżeli jest taka potrzeba wrócić później, no to trzeba poinformować, no bo wiadomo, stres jest już niesamowity. Podczas spotkania zaznaczono, jak istotną rolę dla całego KGHM spełniają matki górników. Dzisiaj możemy powiedzieć, że firma nasza ma się dobrze. Pomimo wielu kryzysów światowych osiągamy świetne efekty, świetne zyski. Robimy się coraz bardziej znaczącą firmą. Firmą nie tylko w kraju, ale już i na świecie. I bez wątpienia jest to może nie bezpośrednia, ale pośrednia zasługa właśnie pań. Ponieważ wartością całej firmy, największym majątkiem są ludzie. A to właśnie wasi synowie tworzą tą firmę i dzięki nim możemy tak świetnie funkcjonować. Coroczne spotkania z matkami górników są przede wszystkim podziękowaniem za trud włożony w wychowanie pracowników polskiej miedzi i podtrzymywaniem górniczych tradycji.